pierwszy rowerzysta po drodze. Nie jestem sam, ktoś tu jeździ od czasu do czasu. Wcale malejkiem. Wywiad. Mówiła? Moja ta super miejscówka na pranie, na mycie. Samochody się zatrzymują. To też jest śródka. Zaraz się przepiorę. Myję, woda tylko zimna, ale to nic nie szkodzi, no ludzie się myją. Myją się także. Widzę, że dziś ogarnięty. Dosyć wcześnie stanąłem, ale z tego względu, że się umyłem, tu była rzeczka, jest rzeczka tu niedaleko, mam dostęp do wody, mam dostęp do internetu, a dalej przez 100 km ani internetu, ani wody, nic się będzie. Taka ładna miejscówka, bardzo mi się spodobało. Poza tym pod wiatr tak się wymęczyłem, dzisiaj kolana mnie bolą, bo cały dzień miałem chyba 20 km na godzinę wiatr z przodu. A co się tłumaczy? No, to nie jest gonitwa. No i tyle. Także robię sobie coś do jedzenia. Ryż chyba sobie ugotuję z tą moją konserwą rybną. I no i tyle. Trzeba będzie się ogarniać, spać. Tam jest droga do wioski. Tam jest wioska. Trochę mnie to martwi, ale mam nadzieję, że poniedziałek dzisiaj to nikt tam nie będzie hulał, balował. I wszyscy zmęczeni po pierwszym dniu pracy pójdą spać. Ryba. Będzie paprykarz. Niam. Dziękuję Ci, Panie Boże, za ten czosnek, chleb, kwas, ryż i rybę. Dziękuję Ci za to, że mam co jeść, mam gdzie spać, za kolejny dzień mojego życia i za wszystkich, których z sobą niosę, którzy mi pomagają, wspierają mnie.